Cześć, ja jestem Komornik. Witajcie w kolejnym, czwartym już odcinku z serii z Kerbalami. Jak widzicie, wysyłam kolejną sondę i ta sonda będzie leciała znowu na Minmusa, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale miałem problemy z poprzednią sondą, ponieważ tam się jakieś glitche straszne robiły, zabrakło mi po prostu potem energii, sama sonda wariowała, latała w różne strony. Myślę, że to miało związek z jakimś modem, no ale postanowiłem olać to i wysłać po prostu drugą sondę, żeby to wszystko po prostu naprawić. Jak widzicie, tutaj sobie już szykuję transfer na orbitę Minmusa. Za chwilę powinienem odpalić silniki i wszystko powinno iść zgodnie z planem. Tam jeszcze ominiemy sobie całą tą maskaradę i przejdziemy po prostu do kolejnej czynności, jaką będzie utrzymanie orbity wokół Minmusa. Zaraz sobie podlecimy do Periapsy, gdzie będziemy robić manewr i tam sobie po prostu zwolnimy, zaokrąglimy mniej więcej tą orbitę i tak, teraz właśnie widzicie, że postanowiłem dogonić tamtą starą sondę. Być może uda mi się ją jakoś zdeorbitować, żeby nie latała tak bezczynnie. Chociaż, co się później okaże, dobrze, że tego nie zrobiłem. No ale nie będę wyprzedzał faktów. Zobaczcie sami. Tutaj sobie podlatuję w stronę celu, który mam już zaznaczony. Dzieli mi od niego 2 km już niecałe i za chwilę powinniśmy być dosyć blisko, żebyście mogli go sobie lepiej zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie aż tak bardzo energia mi nie ucieka. W poprzednim odcinku natychmiastowo straciłem całkowitą energię i nie mogłem nic robić, a tutaj sytuacja wygląda dosyć inaczej. No ale cóż, ja teraz przyspieszam trochę w kierunku celu. No i co? Myślę, że za chwilę będziemy w dobrym miejscu, żeby zacząć hamować, dlatego ja się tutaj szybko przekręcę, ustawię się i przyspieszymy trochę czas, żeby zaoszczędzić i mój czas antenowy, i wasz. Ok, jesteśmy 200 metrów, zaraz będziemy dosyć blisko, tu powinniśmy zwolnić i za chwilę zacząć zwalniać, gdy będziemy na wyciągnięcie ręki, że tak się wyrażę. Dobra, jest 3 metry na sekundę, 2, 1... i jesteśmy prawie bez ruchu. Nie mam tutaj zainstalowanego w ogóle żadnego systemu kontroli w kosmosie. Nie mam żadnych silniczków RCS ani paliwa. Dlatego próbowałem tutaj zdeorbitować tą poprzednią sondę po prostu siłą mojego zwykłego silnika. Ale to się nie udało, jak widzicie, bo ona była dosyć... była zbudowana w bardzo niekorzystny dla mnie sposób, nie dało się jej zdeorbitować. Ja tutaj sobie teraz włączę te wszystkie ustrojstwa, które mam. Niech się tutaj wszystko pojawi. Tak, jak widzicie, wszystkie dane zostały zachowane z tamtej poprzedniej sondy. I tak naprawdę pozostało mi tylko zmapowanie powierzchni Minmusa, jeśli chodzi o ketan. Bo ketan niestety nie został zbadany, gdyż przed tym jak skończyło mi się paliwo, znaczy nie paliwo, jak mi się skończyła energia w poprzedniej sondzie, to wyłączyłem niestety czujnik od ketanu, co skutkowało tym, że przestało mapować całkowicie Minmusa. I teraz tak, ja tutaj sobie będę klikał, tutaj jest, nie, tutaj sobie zostawię detektor włączony, ale przeanalizujemy sobie dane. 80 nauki byśmy dostali z tego urządzenia, a z drugiego dostalibyśmy ile? Też 80. Tylko problem jest w tym, że niestety nie mam żadnej anteny zamontowanej na tym pojeździe. I to może być problem, bo muszę wrócić na planetę. Ale zanim ja to zrobię,
No to co? Tak jak ja mówiłem wcześniej, będę mapował sobie księżyc. Więc ja może ominę to ogólnie, ale pokażę wam mniej więcej, na czym to będzie polegało. Ja po prostu zostawiłem sobie tak krążącą satelitę przez jakiś dłuższy okres czasu. No i po całkowitym zmapowaniu miałem jakieś tam ogarnięte informacje na temat tego, gdzie są złoża, a gdzie ich nie ma. No więc postanowiłem też na ślepo wyruszyć z Minmusa na Kerbin, ponieważ miałem tak dużo paliwa, że nie musiałem w ogóle się martwić o to. Natomiast jak się okazało, trochę przesadziłem i zostałem wystrzelony poza wpływy całej planety w przestrzeń międzyplanetarną, więc musiałem zahamować, ale postanowiłem zahamować gdzieś tam pod koniec mojej wędrówki jeszcze w tej strefie wpływu. No i tak, tutaj sobie obrócę. Za chwilę zacznę przyspieszać. Zmniejszymy naszą orbitę. Periapsę umieścimy w atmosferze. I za chwilę powinniśmy wrócić cało i bez. Na, cało i zdrowo. Plącze mi się język, nie umiem mówić. No ale cóż, teraz tak. Periapsa nam się zmniejsza 7 milionów, 5 milionów, 4 miliony. I 1 900 000 jesteśmy. Teraz jeszcze drobne poprawki, żeby nie przesadzić. I przyznam wam się szczerze, że tutaj miałem trzy podejścia do lądowania, bo oczywiście nie przewidywałem powrotu, więc nie zamontowałem spadochronów. Co za tym idzie, musiałem wyhamować silnikiem. Ale nie trafiłem też na ląd, tylko trafiłem na wodę. A woda w Kerbalach jest jak beton czasami i jeśli się przesadzi, to nic ze statku nie zostanie. I to właśnie mi się przytrafiło dwa razy. Rozwaliłem się kompletnie. Tutaj widzicie, że jeszcze sobie przyspieszałem, właściwie hamowałem, bo chciałem wylądować na takim cienkim skrawku ziemi, ale oczywiście mi się to nie udało, więc znaczy na tym etapie jeszcze nie wiedziałem, że mi się to nie uda. Miałem nadzieję, że się uda, ale niestety nie. No więc musiałem wyhamować bardzo delikatnie przed samą taflą wody, co było zadaniem nie takim prostym, ponieważ nie wiedziałem za bardzo, jak mocny jest mój silnik. Dlatego widzicie, że mam okienko z informacjami do lądowania, na którym mam podane mniej więcej, kiedy zacząć hamowanie. No ale oczywiście to okienko też nie było bardzo, aż tak bardzo przydatne. Ponieważ w miarę jak włączałem silniki, to mi się te dane zmieniały i musiałem kombinować. No ale jak widzicie, jesteśmy już na prawie na 1 km. Ja tutaj zacząłem już zwalniać, bo 100 metrów na sekundę to jest dosyć szybko. No i co? Zostało nam 500 metrów do pokonania i 46 metrów na sekundę do wyhamowania. Ale jak się okazało, za trzecim podejściem wszystko wyszło tak, jak chciałem, nie odpadła ani jedna część i teraz możecie podziwiać moje piękne lądowanie. Jestem z niego tak dumny, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Proszę bardzo. Ok. Bierzemy teraz statek i zobaczymy, ile udało nam się odzyskać punktów nauki. No cóż, 20 punktów to jest dosyć mało i spodziewałem się znacznie, znacznie więcej. Co się okazało, mody nie współpracowały właśnie z odzyskaniem nauki, więc postanowiłem sprawdzić, co z tą starą sondą. Jakie było moje zdziwienie? Okazało się, że nagle wszystko działa, a mam nawet pełne baterie energii. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki byłem sfrustrowany. No ale cóż. Postanowiłem sprawdzić moje urządzenia i skorzystać z tego, że tutaj akurat miałem antenę, więc wszystko wysłałem. Więc tak naprawdę cała moja misja do tej pory była zupełnie niepotrzebna. No ale to się zdarza. Nic z tym nie mogę zrobić. Tutaj też sobie zanalizujemy i wyślemy do bazy. No i cóż, i na tym etapie będziemy mogli już za chwilę przejść do odblokowywania kolejnych części. Więc ja sobie wrócę teraz do właśnie
centrum i wejdziemy sobie do tutaj do tego, jak to się nazywa po polsku. Nie wiem, brakuje mi słów. W każdym razie odblokujemy sobie tutaj te części, ponieważ tam są doki tak zwane. Nie wiem, czy to są doki po polsku. W każdym razie urządzenia do dokowania. O, tak będzie najlepiej. I jak widzicie, startujemy z kolejną rakietą, która wygląda dosyć identycznie jak rakieta w pierwszej misji dzisiaj. Ponieważ ona poleci znacznie dalej niż na Minmusa i myślę, że poleci gdzieś w okolice Joule'a, który jest planetą gazową, ale nie będziemy lecieć dokładnie na niego, tylko na jeden z jego księżyców. I tym księżycem będzie Pol. Dlaczego Pol? Nie wiem dlaczego Pol. Jest ładny, podoba mi się, dlatego tam lecę. Ale jak możecie zauważyć, chociaż nie wiem czy to widać na tym filmie, jest trochę konstrukcja zmieniona, ponieważ dodałem tam właśnie ten dok, który posłuży mi do tego, że za chwilę wyrzucę sobie tą rakietę na orbitę i potem wyślę drugą część, czyli złożymy sobie rakietę na orbicie i ta druga część będzie stanowiła napęd. Ponieważ na Joule'a dosyć trudno się dostać bez kombinowania z dużymi stage'ami, dlatego ja postanowiłem sobie wszystko ładnie złożyć. No i co? Tutaj widzicie, jak sobie właśnie wchodzę na orbitę. Piękne, kinowe ujęcie. Więc tak, umieszczę sobie apłapsę gdzieś na 80, powiedzmy, kilku kilometrach, żeby nie przesadzić. I tam zostawię ją na jakieś kilka dni, powiedzmy. I potem sobie wyślę drugą część. Ja tutaj przyspieszam teraz czas dosyć mozolnie, ponieważ jestem jeszcze w atmosferze, a nie można przyspieszyć bardziej, jeśli się jest. O, tutaj dobrze widać właśnie ten dok. Jest tak trochę zamaskowany. Zaraz za dokiem mam silnik, czyli dok mogę sobie potem odrzucić. Nie będzie mi już potrzebny, kiedy będę blisko Joule'a. No i co, już jesteśmy praktycznie poza atmosferą. Nie wiem w sumie czemu dalej jestem na czterokrotnym przyspieszeniu fizycznym, no ale nie będę się tam sprzeczał sam ze sobą. Więc tak, teraz przyspieszymy, polecimy do apoapsy. Co zrobimy dalej? Nie wiem. Prawdopodobnie będziemy przyspieszać, to jest dosyć logiczne. Tylko tak, może nie w tym momencie, bo jeszcze nie jesteśmy w apoapsie. I teraz powinno być ok. Dobra, i preapsa za chwilę powinna się nam zrównać z apoapsą i jesteśmy na stabilnej orbicie. Ok. Jaki jest plan dalej? Teraz sobie odrzucę niepotrzebny zbiornik z paliwem, chociaż tego paliwa zostało mi dosyć sporo, mogłem to jakoś lepiej obliczyć. No ale nie będę się tam już w żaden sposób rozczulał nad nim. Wrócę sobie tylko tutaj sondę. Odrzucimy tamtą właśnie część i umieszczę ją tak, żeby łatwiej mi było zdokować potem. No i co? Teraz myślę, że jest czas na start ostatniego stage'a, który, jak widzicie, jest złożony z potrójnych silników i będziemy go nazywać napędem, który, jak mówiłem wcześniej, posłuży nam do wystrzelenia rakiety do Joule'a. I teraz przechodzimy w czterokrotne przyspieszenie, żeby was nie zanudzić. O czym ja mogę teraz z wami pogadać? No cóż, jak widzicie, miałem dosyć spore problemy z kontrolowaniem tego statku, ponieważ nie zamontowałem żadnego systemu stabilizacji, a to była zwykła sonda, czyli statek bezzałogowy. No i zaczęło mną trochę telepać, szczerze mówiąc, ale opanowałem to na jakimś tam poziomie i rakieta mi się nie rozpadła, chociaż było dosyć blisko. I teraz tak, silniki trochę były mało wydajne na tym etapie, ale wszystko poszło zgodnie z planem i już za chwilę zobaczycie, że moja orbita
była całkiem ogarnięta. Chociaż mogłem trochę poczekać, żeby ta pierwsza część, czyli ta sonda, trochę nadrobiła drogi do mnie i żebym nie musiał po prostu potem wydawać za dużo paliwa na ogarnianie i kombinowanie orbity tak, żeby spotkać się z nią. No ale cóż, najwyżej się zatankuję, ale to już w przyszłym odcinku, zanim jeszcze polecimy. A dzisiaj jeszcze jedyną rzeczą, jaką zrobimy, to będzie właśnie zdokowanie do tamtej stacji. Teraz będę kombinował z manewrem w Apoapsie. Tutaj sobie ustawię manewr, który jakoś ustawi mnie blisko tamtej części. Tutaj jest 4-3 km z tego, co widzę. Chciałbym mniej, chciałbym znacznie mniej. Tutaj o 1,7 będzie ok. Ok, no to co? Pozostało nam tylko trochę przyspieszyć czas. Jeszcze czterokrotnie, bo jestem w atmosferze, tak jak poprzednim razem. Strasznie mnie to frustruje, bo ostatnio jakoś tak mi się udaje uzyskiwać tą orbitę strasznie płasko i dużo czasu spędzam w atmosferze. Zwykle mi to jakoś lepiej wychodzi. Nie wiem, czemu tak w tym odcinku się stało. W każdym razie zajęło mi to naprawdę dużo czasu. I takie siedzenie i patrzenie na tą wysokość, jak się tak zmienia. Ja nawet nie wiem, czy miałem ponad 100 metrów na sekundę prędkości fionowej. Myślę, że nie. Myślę, że miałem na pewno ponad 50. Z tego, co widzę, to ta wysokość wzrasta bardzo powoli, mimo że nawet czas jest czterokrotnie przyspieszony. No, nie jest lekko, nie jest lekko. Ale już za chwilę będziemy na wysokości 70 km, co pozwoli nam przyspieszyć znacznie szybciej. I dostaniemy się do tej Apoapsy w kilka sekund dosłownie. No i jak widzicie, właśnie sobie przyspieszam 10-krotnie, 50-krotnie nawet. I dolatujemy do naszego celu, 2 minuty do manewru. Okej. I teraz był problem taki, że oczywiście nie miałem sasu, jak wspominałem wcześniej. I musiałem jakoś się obrócić. To nie było proste, bo po prostu rakieta nie chciała ze mną współpracować, więc musiałem kombinować z odpaleniem silników, tak żeby nimi manewrować, więc dałem sobie ciąg na taki minimalny, naprawdę na minimalną wartość. No i powolutku się obróciłem i zacząłem manewr dosyć spóźniony, ale to nie miało praktycznie żadnego znaczenia, bo i tak nie wstrzeliłem się w to 1,7 km, jak się potem okazało, więc nie było warto nawet kombinować. No i co? 300 metrów na sekundę w jedną stronę muszę wydać. W drugą, żeby zahamować, to też będzie około 250-270. I oczywiście to paliwo trzeba będzie potem sobie zatankować. Ale jak widzicie, na tym stage'u mam 6000 prawie metrów na sekundę delta V. No oczywiście po dołączeniu tamtej części ta wartość zmaleje. Może jakoś nie bardzo znacznie, ale jak testowałem sobie, to wychodziło mi około 4000, więc to też nie jest jakaś tam mała cyfra. Poza tym sam pierwszy stage będzie miał też około 2000. No i szacuję, że to akurat powinno być idealnie, żeby dolecieć do Joule'a, tam sobie jakąś orbitę ustalić i zacząć mapowanie powierzchni Księżyca. Ja myślę, że ogólnie wyślemy tam kilka takich sond, zanim wyślemy tam Kerbale, żeby sobie zbadać jak najwięcej nauki. Ale to nastąpi może później, jak odblokuję sobie więcej części takich, jak jakieś tam różne termometry i tym podobne. No a tutaj sobie ustaliłem mniej więcej odległość. I cóż, i za chwilę będę chyba przyspieszał. Nie, nie będę przyspieszał. Będę hamował. Będę hamował, tak właśnie to będę robił. Ale zanim tam dolecę, to musimy chwilę poczekać. No i cóż. Dobra, to już nie przedłużając, jesteśmy blisko. W międzyczasie musiałem walczyć z uciekającą energią, bo byliśmy po ciemnej stronie planety. Teraz jesteśmy już po jej jasnej stronie. I jak widzicie, jesteśmy 100 metrów od Zbigniewa 1, który jest właśnie naszym celem. Zbigniew 1 zbliża się do nas, a właściwie my do niego. Chociaż w sumie w kosmosie nie wiadomo, co do czego się zbliża, bo nie ma żadnego
punktu odniesienia tak naprawdę, więc jedynymi punktami jest statek obok i planeta, która jest pod nami. No i cóż, będziemy teraz starać się jakoś ładnie zadokować bez problemu. No i oczywiście to, że nie mam sasu, kolejny raz się tutaj uwydatnia, bo nie mam jakiejś takiej bardzo możliwości stabilizowania swoich ruchów, kiedy manipuluję tymi silniczkami RCS-u i jak widzicie skręcam niby w prawo, a tutaj tak trochę mną miota. To było dosyć frustrujące, ale poradziłem sobie z tym, nie miałem jakichś wielkich problemów. No i jak zaraz zobaczycie, bez problemu zadokujemy do Zbigniewa. No i cóż, tutaj Zbigniew się już zbliża, 10 metrów zostało, jeszcze drobne kombinacje i będziemy na miejscu. Jeszcze chwila, jeszcze moment, tam w oddali widać 5 km, stąd jest ta część, która przed chwilą została odrzucona od Zbigniewa. Ona została na orbicie, będę musiał kiedyś ją jakoś ściągnąć. No więc tak, tutaj jeszcze ostatnie poprawki, trochę do przodu, trochę w lewo, trochę w prawo i za chwilę będziemy zdokowani. Jak widzicie, wszystko poszło zgodnie z planem. W następnym odcinku zatankujemy i będziemy działać na szerszą skalę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem Komornik, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, łapkę w górę, dzięki, cześć.